gerne heute etwas über ein Thema sagen, was uns im täglichen Leben, im Alltag immer wieder betrifft. Chciałem coś powiedzieć na temat rzeczy, które nas dotyczą w naszym dniu codziennym. Und zwar über das Thema die christliche Freiheit. Mianowicie na temat chrześcijańskiej wolności. Im Volk Israel, da war es so, da gab es für fast jede Lebenssituation ein Gebot, ein Gesetz Gottes. W ludzie, jeśli chodzi o lud izraelski, to było to tak, że praktycznie w każdym zakresie życia, do każdej sytuacji było jakieś przykazanie. Das ist heute in der Zeit, in der wir leben, nicht mehr so. W czasach, w których my dzisiaj żyjemy, ta sytuacja już nie ma miejsca. Wir leben in der Freiheit, zu der Herr Jesus uns gebracht hat. My żyjemy w tej wolności, do której nas doprowadził Pan Jezus. Und dann haben wir eben in dem Lied gesungen, dass da unser Berater ist auf dem Scheideweg, unser Berater bei Entscheidungen. I właśnie w tej pieśni mogliśmy śpiewać, że Pan jest naszym tym, który nam doradza, czy pomaga nam w naszych podejmowaniu naszych decyzji. Und das wollen wir heute ein wenig anschauen. Wir wollen zuerst sehen, was diese Freiheit bedeutet. Najpierw chcielibyśmy zobaczyć, co oznacza ta wolność. Und dann wollen wir uns aus Gottes Wort Hilfen für Entscheidungen in dieser christlichen Freiheit anschauen. I następnie chcielibyśmy zobaczyć, jaką pomoc nam daje Słowo Boże w wyborach czy w decyzjach, które podejmujemy. Ich möchte gerne erst allgemein etwas dazu sagen. Chciałbym najpierw coś na ten temat ogólnie powiedzieć. Und vielleicht können wir dann auch etwas gemeinsam aus der Bibel herausarbeiten. I może później będziemy mogli wspólnie coś z Biblii jeszcze o czymś porozmawiać. Wir lesen mal zuerst etwas aus Galater 5. Najpierw przeczytamy z listu do Galacjan, 5 rozdział. Galater 5, Vers 1. Pierwszy wiersz. Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Und Vers 13. I 13 wiersz. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Dla tej wolności Chrystus uczynił was właśnie wolnymi. Alle Menschen, die nicht an den Herrn Jesus glauben, sind Knechte. Wszyscy ludzie, którzy nie wierzą w Pana Jezusa, są sługami. Sie sind Knechte der Sünde, sługami grzechu. Sie sind zweitens Knechte des Teufels, po drugie sługami diabła. Und sie sind drittens unter dem Gesetz, a po trzecie oni są pod zakonem. Und wir sind frei gemacht von der Sünde, von dem Teufel und von dem Gesetz. A my zostaliśmy uwolnieni od grzechu, od szatana i od zakonu. Wir wollen dazu mal einige Verse lesen, das zu verstehen, dass wir frei gemacht sind. Chcielibyśmy kilka miejsc przeczytać, by właśnie to dokładnie zrozumieć, że jesteśmy wolni. Zuerst, dass wir frei gemacht sind von der Sünde. Aus Johannes 8, Vers 34. Najpierw, że zostaliśmy uwolnieni od grzechu. Z Ewangelii Jana 8, rozdział 34 wiersz. Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Also jeder, der die Sünde tut, der ist der Knecht von der Sünde. A więc każdy, kto czyni grzech, ten jest niewolnikiem tego grzechu. Und das trifft zu auf jeden unbekehrten Menschen, auf den natürlichen Menschen. I to dotyczy każdego nienawróconego człowieka, każdego naturalnego człowieka. Er kann eigentlich gar nicht anders als sündigen. On w zasadzie nie potrafi inaczej niż grzeszyć. Aber der Herr Jesus hat uns frei gemacht. Ale Pan Jezus nas uwolnił. Und dazu lesen wir mal Römer 6, Vers 17. I przeczytamy do tego z Rzymian 6, 17. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, nie przyjęliście ze którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Da macht der Apostel Paulus es noch einmal deutlich, dass wir Sklaven der Sünde waren.
Tutaj apostoł Paweł jeszcze raz dobitnie nam pokazuje, że byliśmy niewolnikami grzechu. Aber wir sind gehorsam geworden dem Bild der Lehre, also wir haben an den Herrn Jesus geglaubt. Ale myśmy się stali posłuszni tej nauce, a więc uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Und jetzt sind wir frei gemacht von der Sünde. I teraz zostaliśmy uwolnieni od tego grzechu. Das wird auch klar in Römer 8, Vers 2. To też mamy dobitnie pokazane w Rzymian 8, 2. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Was bedeutet dieser Vers? Cóż oznacza ten wiersz? Wenn da das Wort Gesetz gebraucht wird, dann ist nicht das Gesetz vom Sinai, das Gesetz für das Volk Israel gemeint. Jeśli tutaj mamy użyte słowo zakon, to nie mamy tutaj, nie jest tutaj na myśli ten zakon z góry Synaj. Dieses Gesetz ist in Vers 3 hier in Römer 8 gemeint. O tym zakonie czytamy w trzecim wierszu tutaj ósmego rozdziału. Aber in Vers 2 da meint das Wort Gesetz so etwas wie Naturgesetz oder eine Gesetzmäßigkeit. Ale tutaj w drugim wierszu tutaj jest na myśli coś takiego jak taki naturalny zakon, czy coś takie naturalne jak gdyby prawa, czy prawa natury, jak to się nazywa. Wenn ich das Glas jetzt loslasse, was passiert dann? Jeśli ja teraz tą szklankę upuszczę, co się stanie? Nicht probieren. Ihr glaubt mir alles, fällt nach unten. Nie będziemy próbować, bo chyba wszyscy wierzycie, że spadnie. Das ist ein Naturgesetz von der Schwerkraft oder von der Erdanziehung. To jest prawo natury, że siła przyciągania ziemskiego występuje. Und ein solches Gesetz, das wirkt in dem Menschen von Natur. Er muss immer wieder sündigen. I właśnie też taki zakon panuje nad człowiekiem, że człowiek musi ciągle grzeszyć. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. To jest właśnie zakon grzechu i śmierci. Der Mensch muss sündigen und der Weg, der führt am Ende in den Tod. Człowiek musi grzeszyć i ta droga na koniec prowadzi do śmierci. Aber der Herr Jesus hat uns frei gemacht von diesem Naturgesetz. Ale Pan uwolnił nas od tego właśnie prawa natury. In dem Gläubigen da wirkt jetzt ein anderes Gesetz. I w wierzącym człowieku działa teraz inne prawo. Es ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. To jest właśnie zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie. Wir haben ewiges Leben bekommen. Bo my otrzymaliśmy życie wieczne. Und der Heilige Geist wohnt in uns. I Duch Święty mieszka w nas. Und deshalb können wir das tun, was Gott gefällt. I dlatego możemy czynić to, co się Bogu podoba. Dieses Gesetz des Geistes des Lebens ist viel stärker als das Gesetz der Sünde und des Todes. Ten właśnie zakon ducha dający życie jest o wiele mocniejszy od tego zakonu grzechu. Und so sind wir frei gemacht von der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. I tak jesteśmy uwolnieni od grzechu i nie musimy już więcej grzeszyć. Der Gläubige kann noch sündigen. Wierzący może jeszcze grzeszyć. Oder hast du das noch nicht erlebt? Nie przeżyłeś tego jeszcze nigdy? Das erleben wir leider viel zu oft. Wir können noch sündigen, aber wir müssen nicht mehr. Niestety, przeżywamy to zbyt często w naszym życiu i my może się zdarzyć, że zgrzeszymy, ale nie musimy grzeszyć. Wir haben dieses Gesetz des Geistes des Lebens und wir können widerstehen. Wir können nein sagen. Bo my mamy ten zakon ducha, który daje nam życie i my potrafimy powiedzieć nie. Das ist das eine, wovon wir frei gemacht sind. To jest ta jedna rzecz, od której jesteśmy uwolnieni. Dann sind wir zweitens frei gemacht von der Macht des Teufels. Po drugie, jesteśmy uwolnieni od mocy szatana. Da lesen wir noch mal einen Vers aus Johannes 8. Jeszcze jeden wiersz z Ewangelii Jana, 8 rozdział. Vers 44, der erste Satz. 44 wiersz, pierwsze zdanie. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Der Mensch, der nicht an den Herrn Jesus glaubt, der ist aus dem Teufel. Człowiek, który nie wierzy w Pana Jezusa, jest z szatana, czy z diabła. Und die Begierden des Teufels, die will er tun. I on chce czynić te pożądliwości diabelskie. Der Teufel hat Macht über ihn. I szatan ma moc nad nim.
Aber dann gilt für den, der an den Herrn Jesus glaubt, Kolosser 1, Vers 13. Ale dla tego, kto wierzy w Pana, obowiązującym jest wiersz z Kolosan 1, 13, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Wir waren früher in der Gewalt der Finsternis. My wcześniej byliśmy w mocy ciemności. Unter der Macht des Teufels. Byliśmy poddani tej mocy szatana. Aber jetzt sind wir da rausgenommen und in einen anderen Bereich gesetzt worden. Ale jesteśmy teraz stamtąd jakby wyciągnięci i przeniesieni w inny wymiar. Wir sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe gekommen. My przyszliśmy do królestwa jego syna, jego miłości. Früher war der Teufel derjenige, der uns beherrscht hat. Wcześniej to diabeł był tym, który nas opanował. Aber jetzt ist der Herr Jesus derjenige, der über uns bestimmt. A teraz jest Pan Jezus tym, który nad nami panuje. Wir sind in sein Reich gekommen, wo er zu sagen hat. Myśmy weszli do jego królestwa, w którym to on ma decydujące zdanie. Aber er ist nicht nur der uns etwas zu sagen hat. Ale on nie jest tylko tym, który nam jakby nakazuje. Wir kennen ihn als den Sohn der Liebe des Vaters. My znamy go też jako syna miłości jego ojca. Der Herr Jesus hat am Kreuz auf Golgatha den Teufel besiegt. Pan Jezus na krzyżu Golgoty zwyciężył szatana. Das steht auch in Kolosser 2, Vers 15. To mamy napisane też w Kolosan 2, 15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniosłszy w nim triumf nad nimi. Der Jezus hat diese Fürstentümer und Gewalten, diese Mächte ausgezogen oder entwaffnet. I tak jak tu u nas jest właśnie napisane, że Pan Jezus rozbroił te nadziemskie moce. Er hat am Teufel einen Sieg, einen Triumph über den Teufel errungen. On osiągnął zwycięstwo nad diabłem. Der Teufel hat viel Macht. Diabeł ma bardzo wiele mocy. Er wird einmal diese Macht abgeben müssen. Ale nadejdzie taki czas, że będzie musiał tą moc oddać. Aber noch hat er diese Macht, er ist ein starker Feind. Ale jeszcze on tą moc posiada i jest bardzo silnym przeciwnikiem. Aber wer an den Herrn Jesus glaubt, der weiß, er steht auf der Seite des Siegers. Ale kto wierzy w Pana Jezusa, ten może być tego pewny, że stoi po stronie zwycięzcy. Und das lesen wir auch in Hebräer 2, Vers. I to też czytamy w Hebrajczyków 2, Vers 14 und 15. 14 i 15 wiersz. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Der Herr Jesus hat den Teufel besiegt. Pan Jezus zwyciężył tego diabła. Er hat ihm die Macht genommen. Zabrał mu moc. Und er hat uns befreit, alle die an ihn glauben. I uwolnił wszystkich tych, którzy w niego wierzą. So haben wir gesehen, wir sind frei gemacht von der Sünde. A więc widzieliśmy już, że zostaliśmy uwolnieni od grzechu. Wir sind auch frei gemacht von dem Teufel und seiner Macht. I uwolnieni od szatana i jego mocy. Und dann wollen wir noch sehen, dass wir auch frei gemacht sind von dem Gesetz. I jeszcze chcieliśmy zobaczyć, że zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Wir finden das ganz deutlich in Galater 3, Vers 13. Bardzo dokładnie to widzimy w Galacjan 3, 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Christus hat uns losgekauft von diesem Fluch des Gesetzes. Chrystus nas wykupił od tego przekleństwa zakonu. Dafür musste er am Kreuz auf Golgatha sterben. I dlatego on musiał umrzeć na krzyżu na Golgocie. Dafür musste er selbst ein Fluch werden. Dlatego on musiał sam stać się przekleństwem. Wenn wir mal schauen in Kapitel 2, Vers 16. Jeśli przejdziemy do drugiego rozdziału 16 wiersza.
Da lesen wir, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. To tam czytamy, że człowiek nie zostaje usprawiedliwiony z uczynków zakonu, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Also das Gesetz ist nicht die Grundlage für unsere Rechtfertigung. A więc zakon nie jest podłożem dla naszego usprawiedliwienia. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an den Herrn Jesus. Bo my zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Was bedeutet das eigentlich Rechtfertigung? Co tak w zasadzie oznacza słowo usprawiedliwienie? Kannst du das erklären, wenn jemand fragt, was bedeutet Rechtfertigung? Czy potrafilibyśmy to wyjaśnić, gdyby nas ktoś zapytał, co oznacza słowo usprawiedliwienie? Ich möchte mal versuchen, das an einem Beispiel zu zeigen. Ja chciałbym to spróbować przedstawić na przykładzie. Da ist ein Mensch angeklagt, dass er dem anderen 1 Million Euro gestohlen hat. Pewien człowiek zostaje oskarżony, że ukradł drugiemu 1 Million Euro. Und dann ist die Gerichtsverhandlung. Rozprawa przed sądem. Und die Schuld ist eigentlich klar, er hat wirklich so viel gestohlen. I wina jest jasna, on naprawdę, okazało się, że on naprawdę tyle ukradł. Aber dann sagt der Ankläger, ich ziehe meine Anklage zurück. Ale wtedy ten oskarżyciel mówi, ja wycofuję moje oskarżenie. Ich möchte nicht, dass dieser verurteilt wird. Nie chcę, aby on był osądzony. Und weil die Anklage zurückgezogen wird, ist die Verhandlung zu Ende. A ponieważ oskarżenie zostało wycofane, koniec jest rozprawy. Er bekommt keine Strafe. On nie otrzymuje żadnej kary. Das ist schon viel, da wird er froh sein, keine Strafe. To już jest bardzo dużo, bo przecież ten człowiek powinien się cieszyć, przecież nie będzie miał kary. Aber wenn er aus dem Gerichtssaal hinausgeht, dann wissen alle, er hat gestohlen. Ale gdy on wyjdzie z sądu, to przecież wszyscy będą wiedzieli, że on ukradł. Er hat gestohlen, er bekommt bloß keine Strafe. On ukradł, jest złodziejem, tylko tyle, że nie dostał kary. Und jetzt möchte ich versuchen zu zeigen, was Rechtfertigung ist. A teraz chciałem pokazać, co to jest właśnie usprawiedliwienie. Es ist die gleiche Gerichtsverhandlung. To jest to sama, ta sama rozprawa przed sądem. Da sitzt auch dieser angeklagt, 1 Million gestohlen. Siedzi ten sam, który jest oskarżony o kradzież miliona. Und auf einmal kommt einer in den Gerichtssaal hinein. I nagle wchodzi ktoś na salę rozpraw. Und er sagt, ich habe noch mal auf der Bank nachgesehen. I mówi, jeszcze raz sprawdziłem w banku. Ich habe den Kontoauszug von der Bank geholt. Jeszcze raz wydrukowałem sobie wyciągi czy przelewy bankowe. Und ich habe gesehen, es fehlt überhaupt nichts. I zauważyłem dopiero teraz, że nic nie brakuje. Alles Geld ist noch da. Wszystkie pieniądze, które miałem, mam nadal. Dann ist auch die Gerichtsverhandlung zu Ende. I wtedy też kończy się rozprawa sądowa natychmiast. Und der Angeklagte geht hinaus und alle sagen, er hat gar nichts Böses getan. I ten, który był oskarżony, też wychodzi z tego sądu z tą różnicą, że wszyscy na zewnątrz powiedzą, on nie uczynił nic złego. Er geht hinaus und alle sagen, er ist gerecht. Wychodzi i wszyscy mówią, on jest sprawiedliwy. Und das ist Rechtfertigung. I to jest właśnie usprawiedliwienie. Wir haben Gott viel weggenommen. Wir haben eine große Schuld auf uns geladen. Myśmy Bogu bardzo wiele zabrali, bardzo wiele win na siebie włożyliśmy. Gott hat uns diese Schuld vergeben. A Bóg przebaczył nam te winy. Aber er hat noch mehr getan. Ale uczynił jeszcze coś więcej. Der Herr Jesus hat alle Schuld bezahlt. Pan Jezus zapłacił wszystkie winy. Und deshalb dürfen wir jetzt wissen, nichts fehlt mehr. I teraz możemy na 100% wiedzieć, że nic nie brakuje. Gott hat uns als gerecht erklärt. Bóg uznał nas za sprawiedliwych. Er sieht uns in dem Herrn Jesus so, als hätten wir nie gesündigt. On w Panu Jezusie widzi nas takimi, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Er kann sagen, nichts fehlt mehr, alles ist da. On może powiedzieć, nic nie brakuje, wszystko jest na swoim miejscu. Und das ist Rechtfertigung. I to jest właśnie usprawiedliwienie. Wie wunderbar, was Gott getan hat an uns, dass er uns gerechtfertigt hat. Jakże to jest cudowne, co Bóg uczynił dla nas, że nas właśnie usprawiedliwił. Wir haben hier in Galater 2, Vers 16 gefunden, dass diese Rechtfertigung nicht wegen des Gesetzes ist, sondern nur durch Glauben.
I tutaj właśnie w tym 16 wierszu mogliśmy widzieć, że to usprawiedliwienie nie jest z zakonu, ale tylko z wiary. Dann sehen wir in Kapitel 4, Vers 5, dass das Gesetz auch nicht die Grundlage für unsere Beziehung zu Gott ist. I w 4 rozdziale 5 wierszu widzimy, że zakon też nie jest podłożem, byśmy mieli dobre relacje z Bogiem. Damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Also auch unsere Beziehung zu Gott, dass wir Kinder Gottes und Söhne Gottes sind, ist nicht durch das Gesetz. A więc te nasze relacje z Bogiem, że myśmy tego usynowienia dostąpili, że zostaliśmy uznani dziećmi jako dzieci Boże, to też nie jest z zakonu. Auch diese Beziehung zu Gott ist durch den Glauben. Także i te nasze stosunki z Bogiem, czy relacje są z wiary. Dann ist das Gesetz auch nicht die Richtlinie für unser Leben. Także i zakon nie jest tą linią przewodnią dla naszego życia. Wir leben nicht unter Gesetz und sagen, du sollst, du sollst, du sollst nicht. Nie żyjemy pod zakonem i nie mówimy, to powinieneś, a tego ci nie wolno. Sondern wir leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ale my żyjemy pod przewodnictwem Ducha Świętego. Und in Kapitel 5, Vers 16 heißt es, wandelt im Geist. I w 5 rozdziale 16 wierszu czytamy, według Ducha postępujcie, albo kroczcie według Ducha. In Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Jeśli według, w 25 wierszu, jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Das Gesetz hat uns also kein Leben gebracht. A więc zakon nie darował nam życia. Und es hat uns auch, es ist dann deshalb auch nicht die Regel, die Lebensregel für unser tägliches Leben. I też z tego powodu on nie jest regułą, według której mamy postępować w naszym codziennym życiu. In Vers 13 von Kapitel 3 hatten wir gelesen, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. W 13 wierszu czytaliśmy, że Chrystus nas wykupił od przekleństwa zakonu. Was ist nun dieser Fluch des Gesetzes? Czym jest to przekleństwo zakonu? Es sind zwei Dinge. To są dwie rzeczy. Einmal ist der Fluch des Gesetzes, dass das Gesetz unser Ankläger ist. Po pierwsze, jednym z tych przekleństw jest to, że zakon jest naszym, jest tym, który nas oskarża. Kein Mensch hat je das Gesetz 100% erfüllt. Żaden z ludzi nie wypełnił zakonu w 100%. Und deswegen klagt das Gesetz an. I dlatego zakon oskarża nas. Denn im Gesetz steht, wenn du das nicht tust, dann musst du sterben. Bo w zakonie jest napisane, jeśli tego nie wypełnisz, musisz umrzeć. Unter diesem Fluch standen wir, weil wir das Gesetz auch nicht gehalten haben. I pod tym przekleństwem zakonu i my byliśmy, ponieważ nie byliśmy w stanie przestrzegać tego. Oder hast du noch nie gelogen? Nigdy jeszcze nie skłamałeś? Ich schon. Ja tak. Und deshalb klagt das Gesetz mich an. Ich muss sterben. I dlatego ten zakon mnie oskarża i ja muszę umrzeć. Das ist der eine Gedanke von Fluch des Gesetzes. To jest ta jedna myśl, jeśli chodzi o przekleństwo zakonu. Aber dann auch der zweite Gedanke. Ale potem jeszcze druga myśl. Der Fluch besteht auch darin, dass wir das Gesetz überhaupt nicht halten können. To przekleństwo polega też na tym, że my nie jesteśmy w stanie tego zakonu wypełnić ani dotrzymać tego, czego żąda. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Zakon jest święty, sprawiedliwy i dobry. Wer das Gesetz tut, der bekommt wirklich Leben. Kto naprawdę wypełni ten zakon, ten naprawdę otrzyma życie. Aber niemand, kein Mensch schafft es. Ale nikt, żaden człowiek nie jest w stanie tego dotrzymać. Und auch von diesem Fluch des Gesetzes hat der Herr Jesus uns losgekauft. I także i z tego przekleństwa zakonu Pan Jezus nas uwolnił. Er hat das Gesetz erfüllt. Bo on wykonał ten zakon. Er hatte ein Recht darauf zu leben. On miał prawo, by na podstawie tego żyć. Aber er ist freiwillig für uns am Kreuz gestorben. Ale on dobrowolnie na krzyżu za nas umarł. Und dadurch hat er uns einen Weg zu Gott freigemacht. I przez to on pokazał nam wolną drogę do Boga.
Auf dem Weg des Gesetzes hat es niemand geschafft, zu Gott zu kommen. Na podstawie tej drogi zakonu nikt nie był w stanie zbliżyć się do Boga. Aber er hat uns frei gemacht von diesem Fluch. Er hat einen anderen Weg gezeigt, wie wir zu Gott kommen können. On nas uwolnił od tego przekleństwa i pokazał nam inną drogę, w jaką możemy dojść do Boga. So haben wir also gesehen, wir sind frei gemacht von der Sünde, wir müssen nicht mehr sündigen. A więc widzieliśmy, że jesteśmy uwolnieni od grzechu, nie musimy już grzeszyć. Wir sind frei gemacht von dem Teufel und von seiner Macht. Jesteśmy uwolnieni od szatana i od jego mocy. Und wir sind auch losgekauft, frei gemacht von dem Gesetz. I jesteśmy uwolnieni, wykupieni od zakonu. Jetzt die Frage, wie ist das denn passiert? Teraz pytanie, jak to się stało? Wie sind wir denn davon frei gemacht? Jak zostaliśmy uwolnieni od tych rzeczy? Wir haben schon daran gedacht, der Herr Jesus musste dafür am Kreuz auf Golgatha sterben. Już my mówiliśmy o tym, że Pan Jezus za to musiał umrzeć na Golgocie. Er musste dieses Werk am Kreuz vollbringen, damit wir überhaupt frei gemacht werden könnten. On musiał dokonać tego dzieła na Golgocie, byśmy mogli być uwolnieni. Aber wie ist das denn jetzt mit uns passiert, dass wir frei gemacht worden sind? A jak to się z nami stało, że staliśmy się wolnymi? Wir sind auch gestorben. My też umarliśmy. So sind wir frei gemacht worden. Przez to właśnie staliśmy się wolnymi. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der weiß, ich bin mit Christus gestorben. Kto wierzy w Pana Jezusa, ten wie, ja zmarłem z Chrystusem. So sieht uns Gott als solche, die gestorben sind mit dem Herrn Jesus. Takimi widzi nas Bóg jako takich, którzy zmarli z Panem Jezusem. Als er, der Herr Jesus, am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, da bist du mit ihm gestorben. Gdy on tam na Golgocie umarł, to ty umarłeś razem z nim. Und es wird dir zugerechnet, wenn du dich bekehrst, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. I tobie jest to zaliczone, że jeśli ty się nawrócisz, jeśli wierzysz w Pana Jezusa. Wir sind der Sünde gestorben. Bo my umarliśmy grzechowi. Wir sind dem Gesetz gestorben. Umarliśmy zakonowi. Und wir sind der Welt gestorben. I umarliśmy dla świata. Das erste lesen wir in Römer 6, Vers 2. Tą pierwszą rzecz czytamy w Rzymian 6, drugi rozdział. Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Wir sind der Sünde gestorben. My umarliśmy dla grzechu. Möchte das auch versuchen mit einem Beispiel zu erklären. I to też chciałbym przedstawić na przykładzie. Wer von euch hat zu Hause einen Hund? Kto z was ma psa w domu? Was ist der Hund denn besonders gerne? Was ist? Ja, was ist er gerne? Also nicht fresst, sondern ja oder frisst. Okay. Co psy lubią? Vielleicht eine besonders leckere Wurst? Może jakaś kiełbaska? Wenn du dem Hund die Wurst vor die Nase hältst, was macht er dann? Jak mu tą kiełbasę tak pod nos położysz, to co on zrobi? Er wird ganz schnell zubeißen. Bardzo szybko ją złapie. Auch wenn er gerade mit etwas anderem beschäftigt ist, wenn du die Wurst vor die Nase hältst, dann wird er zubeißen. Nawet jakby był zajęty czymś innym, to jak tylko poczuje, to od razu chwyci. Vielleicht sogar wenn er schläft. Najprawdopodobniej również gdyby spał. Du hältst ihm die Wurst hin, auf einmal wird er wach und fängt an zu fressen. Spróbuj mu w czasie snu kiełbasą przed nosem położyć, to zaraz się obudzi i zaraz chwyci. Aber was passiert denn, wenn der Hund gestorben ist und du hältst ihm die Wurst vor die Nase? Ale co się stanie, jak pies będzie już nieżywy i będziesz mu tą kiełbasą przed nosem machać? Da kannst du machen, was du willst. Możesz reagiert nicht. Możesz robić, co chcesz, on nie zareaguje. Der Hund, der macht gar nichts mehr. W ogóle nic. Und so ist das auch mit uns. Wir sind mit dem Herrn Jesus gestorben. I tak samo jest i z nami. My z Panem Jezusem umarliśmy. Und wenn die Sünde lockt, wir müssen nicht reagieren. I gdy nas grzech kusi, nie musimy reagować. Wir können sagen, ich bin tot. Możemy powiedzieć, ja jestem nieżywy. Ich reagiere gar nicht. Nie będę reagował. Und da gibt es ein äußeres Zeichen, wie wir das bezeugen können nach außen.
jest widzialny znak, który możemy który może poświadczyć na zewnątrz. Und dieses äußere Zeichen, das ist die Taufe. I tym zewnętrznym znakiem świadczącym o tym jest chrzest. Durch die Taufe dürfen wir es bezeugen auch für die Menschen um uns herum, ich bin mit dem Herrn Jesus gestorben. Właśnie przez chrzest możemy poświadczyć ludziom wokół nas, że myśmy umarli dla grzechu. Ich habe mit dem Alten nichts mehr zu tun. Z tym, co jest stare, już nie mam więcej nic do czynienia. Ich möchte jetzt für den Herrn Jesus leben. Ja chcę żyć teraz dla Pana Jezusa. Ich möchte in Neuheit des Lebens wandeln. Chcę kroczyć w tym nowym życiu. Ich möchte ihm nachfolgen. I chcę iść za Nim. So haben wir gesehen, wir sind der Sünde gestorben. Tu właśnie widzieliśmy, że umarliśmy dla grzechu. In Römer 7, Vers 4 lesen wir, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Rzymian 7:4 czytamy, że dla zakonu jesteśmy umarli. Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydali dla Boga. Vorher in diesem Kapitel hatte der Paulus deutlich gemacht, dass Mann und Frau, die verheiratet sind, zusammengehören, bis der Tod sie scheidet. Wcześniej tutaj Paweł dobitnie pokazywał, że na przykładzie małżeństwa, że mąż i żona są, należą do siebie do momentu, aż śmierć ich rozdzieli. Die Menschen in der Welt, die machen es leider anders. Niestety ludzie w tym świecie czynią to inaczej. Sie leben eine Zeit zusammen, dann haben sie keine Lust mehr und dann schicken sie den anderen weg. Żyją przez jakiś czas razem, gdy się sobą znudzą, to odprawiają jedna. Aber so wollte Gott das nicht. Ale Bóg nie ma takich planów i nie chce tak Bóg. Er wollte, dass der eine Mann und die eine Frau zusammengehören für das ganze Leben. Bóg chce, aby jeden mąż i jedna żona należeli do siebie przez całe życie. So sagt er, die Frau ist an den Mann gebunden, solange sie lebt. I jest napisane, że kobieta należy, czy jest związana z mężem swoim tak długo, aż on żyje. Aber wenn der Mann stirbt, dann ist die Frau frei. Ale gdy mąż umrze, wtedy żona jest wolna. Und genauso ist das, wir sind an das Gesetz gebunden, solange wir leben. I dokładnie tak samo jest. My jesteśmy przywiązani do zakonu tak długo, jak żyjemy. Aber weil wir mit dem Herrn Jesus gestorben sind, deshalb sind wir frei gemacht von dem Gesetz. Ale dlatego, że umarliśmy z Panem Jezusem, to wykupiło nas, uwolniło nas od zakonu. Wenn du mit dem Auto viel zu schnell gefahren bist, jeśli jedziesz samochodem o wiele za szybko, dann bekommst du eine Strafe. Zdarza się, że dostajesz mandat. Du musst etwas bezahlen. Trzeba coś zapłacić. Vielleicht musst du den Führerschein abgeben. Może i prawo jazdy zabiorą. Du kannst gar nicht entkommen. Nic nie jesteś w stanie zrobić. Aber wenn der zu schnell gefahren ist, gestorben ist, ale gdy ten, który jechał za szybko, umiera, dann fragt die Polizei nicht mehr. To wtedy już policja nie pyta. Dann ist das Gesetz nicht mehr gültig für ihn. To wtedy to prawo drogowe nie obowiązuje go. Und so ist das Gesetz für uns nicht mehr gültig, weil wir gestorben sind. I dlatego też zakon nie jest dla nas już aktualny czy obowiązujący, bo myśmy umarli. Aber in dem Vers haben wir auch gelesen, wir sind gestorben und wir gehören jetzt einem anderen. Ale w tym wierszu też czytaliśmy, że myśmy umarli, ale teraz już należymy do kogoś innego. Wir gehören dem Herrn Jesus und wir dürfen Gott Frucht bringen. My należymy do Pana Jezusa i możemy przynieść Bogu ten owoc. Und dann finden wir drittens noch, dass wir auch der Welt gestorben sind. I po trzecie, że umarliśmy dla świata. Das sagt Paulus in Galater 6, Vers 14 am Ende. Galatian 6:14 pod koniec, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Durch den Herrn Jesus ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Przez Pana Jezusa ten ja jestem ukrzyżowany, ten świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Ich bin gestorben. Ja zmarłem. Und die Welt, die hat gar keine Anziehungskraft mehr für mich. I ten świat nie ma już żadnej siły, by mnie pociągać. Das ist die eine Seite.
Ich bin der Welt gestorben. To jest ta jedna strona, ja zmarłem dla świata. Nein, ich hab's falsch rum gesagt. Das ist die erste Seite, die Welt ist mir gestorben. Nie źle to powiedziałem. Świat umarł dla mnie. Die Welt und die Dinge in der Welt, die haben eigentlich keine Anziehungskraft mehr auf mich. A więc ten świat i te wszystkie rzeczy, które na nim są, nie mają żadnej mocy, by mnie pociągać. Weil ich ein ganz anderes Interesse habe. Ponieważ ja mam całkiem inne zainteresowania. Ich habe etwas viel besseres, den Herrn Jesus und die Dinge im Himmel. Bo ja mam coś o wiele lepszego, rzeczy Pana Jezusa, rzeczy, które są w niebie. Und dafür interessiere ich mich. I właśnie tym się interesuję. Und die andere Seite, ich bin der Welt gestorben. A druga sprawa, ja zmarłem dla świata. Eigentlich hat die Welt auch kein Interesse mehr an mir. W zasadzie to i świat nie ma, nie interesuje się mną. Was hat die Welt über den Herrn Jesus gesagt? Co ten świat powiedział o Panu Jezusie? Den wollen wir nicht. Nie chcemy tego. Nein, so einen König. Nein, den wollen wir nicht. Takiego króla nie, nie, tego nie chcemy. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Nie chcemy, aby ten nad nami panował. Hinweg mit diesem. Weg mit diesem. Weźcie tego od nas. Sie sollten aussuchen, den Herrn Jesus oder den Barabbas. Oni mieli wybór, albo Pana Jezusa, albo Barabasza. Der war ein gefährlicher Räuber. On był niebezpiecznym zbójcą. Der hatte schon mal Menschen umgebracht. On już zabił ludzi. Und jetzt sollten sie aussuchen. I teraz oni mieli wybór. Und haben sie diesen Mörder gewählt. I wybrali tego mordercę. Aber den Herrn Jesus wollten sie nicht. Nie chcieli Pana Jezusa. Aber weißt du, eigentlich wollen die Menschen dieser Welt dich auch nicht. Ale wiesz, tak w zasadzie to ludzie tego świata ciebie też nie chcą. Du bist ein Christ, du gehörst zu dem Herrn Jesus. Bo ty jesteś chrześcijaninem, należysz do Pana Jezusa. So einen können sie eigentlich auch nicht gebrauchen. Takiego jak ty oni też w zasadzie nie potrzebują. Für die Sachen, die die Menschen dieser Welt machen, können sie einen Christen eigentlich nicht gebrauchen. Dla tych rzeczy, które czyni się w tym świecie, to ten świat nie potrzebuje, nie jest w stanie użyć do tych rzeczy chrześcijanina. Einen, der die Wahrheit sagt? Kogoś, kto mówi prawdę? Einen, der ehrlich ist? Kogoś, kto jest szczery? Einen, der keine schmutzigen Witze machen will? Kogoś, kto nie robi brudnych, głupich żartów? Den wollen sie eigentlich nicht. Takiego człowieka nie chcą. Und so das bedeutet, wir sind der Welt gestorben. I to właśnie oznacza, że myśmy umarli dla świata. Ein schönes Bild gibt es im Alten Testament. Piękny obraz jest w Starym Testamencie. Da hat Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeholt. Bóg wyprowadził lud izraelski z Egiptu. Sie waren raus aus dem Land. Oni wyszli z kraju. Aber der Pharao, der wollte sie wieder zurückholen. Ale ten faraon chciał ich z powrotem tam zawrócić. Er kam hinter ihnen her und wollte sie wieder zurückholen nach Ägypten. On ścigał ich i chciał ich z powrotem zabrać do Egiptu. Was ist dann passiert? Co się stało? Gott hat sein Volk durch das Rote Meer geführt. Bóg przeprowadził swój lud przez Morze Czerwone. Der Pharao wollte hinterher. Faraon chciał iść za nimi. Aber dann ist das Wasser wieder zurückgekommen und der Pharao ist umgekommen. I wtedy te wody się nad Faraonem zamknęły i zginął Faraon. Und da stand das Volk Israel jetzt an der anderen Seite von dem Roten Meer. I ten lud izraelski stał już po drugiej stronie Morza Czerwonego. Und sie waren freigemacht. I zostali uwolnieni. Der Pharao konnte sie nicht mehr zurückholen. Faraon już ich nie mógł z powrotem zabrać. Und sie konnten auch nicht mehr zurück nach Ägypten, denn das Meer war ja dazwischen. I także oni sami, jakby chcieli, nawet nie mogli już wrócić do Egiptu, bo woda im przeszkadzała. Und dieses Meer ist ein Bild von dem Tod des Herrn Jesus. I ta woda jest właśnie obrazem na śmierć Pana Jezusa. Und wir sind mit ihm gestorben. A myśmy umarli z nim. Wir sind auch durch dieses Meer hindurchgezogen. Myśmy też przeszli przez to morze. Er musste die Schrecklichkeit des Todes erleben. On musiał przeżyć tą te okropieństwo śmierci. Aber wie Israel ohne mit dem Wasser in Berührung zu kommen durch das Meer zog. Ale tak jak Izrael przeszedł przez to morze, nie dotykając, nie mając styczności z wodą. So sind wir mit dem Herrn Jesus gestorben, ohne diese Schrecklichkeit des Todes zu erleben. Tak i my umarliśmy z Panem Jezusem, jednak nie przeżywając tych okropieństw śmierci. Sein Tod wird uns zugerechnet.
Jego śmierć została nam przypisana. Aber wir sind genauso frei von dem Teufel, dem Pharao. Ale jesteśmy dokładnie tak samo wolni od śmierci, wolni od faraona. Und auch frei von der Welt, von Ägypten. I wolni od świata, od Egiptu. Jetzt haben wir gesehen, dass wir frei gemacht sind. I teraz widzieliśmy, że zostaliśmy uwolnieni. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wir sind wieder in Galater 5, Vers 1. Jesteśmy w Galacjan 5:1. Dla tej wolności Chrystus nas wyzwolił. Und jetzt zeigt der Apostel Paulus zwei Gefahren. I teraz apostoł Paweł pokazuje dwa niebezpieczeństwa. In Vers 1 haben wir gelesen, steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. W pierwszym wierszu właśnie czytamy: stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Das ist die eine Gefahr, dass wir uns doch wieder einem Gesetz unterwerfen. To jest pierwsze niebezpieczeństwo, że możemy się sami poddać pod to jarzmo zakonu. Dass wir leben nach einem Grundsatz des Gesetzes. Że będziemy żyli według tych zasad zakonu. Das muss man tun, das muss man tun, das darf man nicht. To trzeba wykonywać, tamto trzeba, tego nam nie wolno. Dann sind wir wieder wie Knechte. Wtedy jesteśmy znowu jak ci słudzy. Dann verwirklichen wir nicht, dass wir frei gemacht sind. Wtedy nie urzeczywistniamy tego, że zostaliśmy uwolnieni. Das ist die eine Gefahr. To jest pierwsze niebezpieczeństwo. Die andere Gefahr steht in Vers 13. A drugie mamy w 13. wierszu. Gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. Nie używajcie tej wolności jako wolność dla ciała. Wenn wir frei gemacht sind, jeśli jesteśmy uwolnieni, dann bedeutet das nicht, jetzt kann ich machen, was ich will. To nie oznacza to, teraz mogę robić, co chcę. Jetzt kann ich leben, wie es mir gefällt. Mogę żyć tak, jak mnie się to podoba. Dann würde ich diese Freiheit für mein Fleisch gebrauchen. Wtedy ta wolność będzie wykorzystana dla mojego ciała. Und auch das ist nicht richtig. I także ta rzecz nie jest właściwa. Wir sind frei gemacht, nicht damit wir unseren Willen tun, sondern den Willen Gottes. Myśmy zostali uwolnieni nie dlatego, byśmy własną wolę czynili, ale wolę Bożą. Wir sind frei gemacht, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet werden und nicht durch unsere Begierden. My zostaliśmy uwolnieni po to, byśmy byli prowadzeni Duchem Świętym, a nie własnymi pożądliwościami. Und wir sind frei gemacht, damit wir dem Herrn Jesus dienen und nicht uns selbst. I zostaliśmy uwolnieni, byśmy służyli Panu Jezusowi, a nie samym sobie. Stellt euch einmal vor, da geht eine Straße, die führt über den Berg. Wyobraźcie sobie, że jest droga, która prowadzi przez górę. Du fährst mit dem Auto auf dieser Straße. Jedziesz samochodem tą drogą. Und auf der einen Seite geht es den Abgrund hinunter und auf der anderen Seite auch. I z jednej i z drugiej strony masz urwisko. Auf der einen Seite ist die Gefahr aus Vers 1, dass wir wieder ein Gesetz halten wollen. Z jednej strony jest niebezpieczeństwo, że będziemy chcieli znowu według zakonu żyć. Auf der anderen Seite ist die Gefahr aus Vers 13, dass wir tun, was wir wollen. Z drugiej strony jest niebezpieczeństwo, że będziemy czynili to, co my chcemy. Beide Seiten sind gefährlich. Obie strony są niebezpieczne. Wenn wir auf die eine oder auf die andere Seite herunterfahren, ist, dann leidet unser Glaubensleben Schiffbruch. Jeśli zjedziemy w lewą czy w prawą stronę, to wtedy nasze życie wiary załamie się. Der Teufel, der möchte, dass wir herunterfallen. Szatan chce, byśmy upadli. Es ist ihm egal, ob auf dieser Seite oder auf jener Seite. Hauptsache, wir fallen runter. Jemu to jest obojętne, czy my spadniemy z tej lewej strony góry, czy z tej prawej, bylebyśmy tylko upadli. Aber der Jesus möchte, dass wir einen geraden, guten Weg gehen. Ale Pan chce, byśmy szli tą prostą, dobrą drogą. Was meinst du denn, wo ist es auf dieser Straße am sichersten? Jak myślisz, na tej drodze, gdzie jest najbezpieczniej? Wo würdest du fahren? Gdzie byś jechał? Ganz nah an diesem einen Rand? Ganz nah? Bardzo blisko tego jednego brzegu? Ist das nicht viel zu gefährlich? Czy to nie jest zbyt niebezpieczne? Dann fährst du besser ganz nah auf der anderen Seite. To może przejedziesz na drugą stronę i blisko drugiej. Dann ist es ja nicht so gefährlich, dass du hier runterfährst. To nie będzie tak, po lewej stronie nie będzie niebezpieczeństwa, że spadniesz w prawą stronę. Aber dann fährst du auf einmal auf der anderen Seite. Ale trzeba uważać, żeby właśnie w tą lewą stronę nie spaść. Und deswegen ist es das sicherste,
in der Mitte zu fahren. I dlatego najbezpieczniej jest jechać samym środkiem. Und da möchte der Herr Jesus uns gerne leiten. I właśnie tak chce nas Pan Jezus prowadzić. Nicht so nah wie möglich an unserem eigenen Willen. Nie tak blisko, jak to możliwe naszej własnej woli. Dann fragen wir, darf ich da noch hingehen? To wtedy będziemy stawiali sobie pytania, czy jeszcze mogę tam iść? Kann ich das noch machen? Czy mogę jeszcze to uczynić? So gerade noch am Rand gefahren? Tak właśnie na samym brzegu. Und irgendwann doch runtergefahren. A kiedyś i tak przekroczymy tą linię. Dann fahren wir in der Mitte. Fragen nach dem Willen des Herrn Jesus. Poruszajmy się środkiem i pytajmy o wolę Pana Jezusa. Und dazu wollen wir uns jetzt einige Hilfestellungen anschauen, wie wir diesen Willen erkennen können. I teraz zajmijmy się tymi rzeczami, jak możemy rozpoznać tą Jego wolę. Wir lesen mal 1. Korinther 10, Vers 23 bis 11, Vers 1. 1 Koryntian 10, 23 do 11 rozdziału. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w wiatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia, albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewierzących zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli by wam kto powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczegóż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się we wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Wir können in diesem Abschnitt einige Fragen finden, die uns helfen zu entscheiden, was wir tun sollen. W tych wierszach możemy znaleźć niektóre pytania, które nam mogą pomóc w podejmowaniu decyzji w naszym życiu. Ich möchte jetzt nur die ersten Fragen einmal zeigen, damit wir verstehen, wie ich das meine. Chciałem tylko kilka pytań tutaj podjąć, byśmy zrozumieli, co mam na myśli. Und vielleicht können wir das dann gleich gemeinsam etwas aus diesem Abschnitt herausarbeiten. A może później spróbujemy wspólnie rozważyć to. Am Anfang in Vers 23 steht alles ist erlaubt. 23. Wiersz, pierwsze słowa, wszystko wolno. Das ist die erste Frage, ist das, was ich gerne tun möchte, erlaubt? Pierwsze pytanie, czy to, co ja bardzo lubię, czy to jest dozwolone? Vielleicht überlegst du ja zu heiraten. Może masz na myśli, byś zawrzeć związek małżeński. Da steht in der Bibel nicht, welchen Mann oder welche Frau du nehmen sollst. Przecież w Biblii nie jest napisane, weź tą kobietę lub tego mężczyznę. Aber in der Bibel steht, seid nicht in einem Joch mit in einem ungleichen Joch mit einem Ungläubigen. Ale w Biblii mamy napisane, nie bądźcie pod wspólnym jarzmem z niewierzącymi. Also wenn du an einen ungläubigen Partner denkst, dann brauchst du gar nicht weiterdenken. Jeśli masz na myśli jakiegoś niewierzącego partnera, to jest to jasne. W ogóle nie powinieneś się zaprzątać takimi rzeczami. In der Bibel steht es ganz klar, das möchte Gott nicht. Bo w Biblii mamy bardzo dobitnie napisane, Bóg tego nie życzy sobie. Aber das andere ist erlaubt. Ale pozostałe rzeczy są dozwolone. Es gibt keinen Vers in der Bibel, wo genau steht der oder der. Nie ma w Biblii żadnego wiersza, który by dokładnie nam pokazywał ten lub ta. Das eine hast du verstanden, kein Ungläubiger. Jedno zrozumiałeś, ma to nie być niewierzący. Und jetzt kommen die nächsten Fragen. I teraz są następne pytania. Die zweite Frage ist, ist es nützlich? Drugie pytanie jest, czy jest to pożyteczne? Hat es einen Nutzen? Ist es gut für mein Glaubensleben? Czy to jest dobre dla mojego życia wiary? So können wir jetzt verschiedene Fragen in diesem Abschnitt überlegen. I tak możemy
kolejne pytania dotyczące naszego życia rozmyśliwać nad nimi. Ein Gedanke noch zu dieser ersten Frage, ist es erlaubt? Jeszcze jedna myśl do tego pierwszego pytania, czy wolno? Sicher wohnen die meisten noch zu Hause bei ihren Eltern. Z pewnością jeszcze wielu z was mieszka z rodzicami. Und auch die Eltern sagen schon mal nein. I rodzice też zdarza się, że mówią nie. Dann brauchst du auch nicht weiter überlegen. To wtedy też nie musisz zastanawiać się dalej. Dann brauchst du nicht überlegen, ist es nicht eigentlich die christliche Freiheit, dass ich es doch tun kann? Nie musisz, nie powinieneś zaprzątać sobie głowy myślami, czy to nie jest chrześcijańska wolność, że jednak mogę to uczynić? Wenn die Eltern sagen nein, dann gilt, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Jeśli rodzice mówią nie, to wtedy obowiązuje: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. Weißt du, die Eltern, die haben dich lieb. Wiesz, rodzice miłują cię. Sie haben etwas Gutes für dich im Sinn. Oni mają, jeśli chodzi o ciebie, to tylko dobre myśli. Auch Eltern machen schon mal Fehler. Oczywiście, rodzice też popełniają błędy. Aber sie haben doch ihre Kinder lieb. Ale mimo wszystko oni miłują swoje dzieci. Und deshalb wollen wir gerne als Kinder auch gehorsam sein. I dlatego my jako dzieci chcemy być posłuszni. Also die erste Frage ist, ist es erlaubt? A więc pierwsze pytanie jest, czy wolno? Die zweite Frage ist es nützlich? Drugie pytanie, czy jest to pożyteczne? Es gibt viele Dinge, die schaden unserem Glaubensleben. Jest wiele rzeczy, które szkodzą naszej naszemu życiu wiary. Da standen Abraham und Lot. Był Abraham i Lot. Und sie sollten aussuchen, wo wollten sie hinziehen, wo wollten sie wohnen. I oni mieli sobie wybrać, gdzie będą chcieli mieszkać. Und dann sieht Lot die Ebenen von Sodom, dass da vieles gutes Gras war. I Lot zobaczył te płaskie tereny Sodomy, gdzie było tyle trawy. Das war nicht verboten, dahin zu ziehen. Nie było zabronione, by tam pójść. Er konnte frei wählen. On przecież miał wolny wybór. Aber wenn du die Geschichte von Lot kennst, war das nützlich für ihn? Ale jeśli znasz historię Lota, to czy było to dla niego pożyteczne? Wie hat ihm das geschadet, diese guten Wiesen von Sodom? Jakże bardzo zaszkodziły mu te bardzo dobre łąki Sodomy. Immer näher ist er an die Stadt gekommen. I zbliżał się coraz bardziej do tego miasta. Und im Neuen Testament steht, er quälte seine gerechte Seele. I w Nowym Testamencie możemy czytać, że trapiło to jego sprawiedliwą duszę. Das ist also die zweite Frage, ist das nützlich, ist das gut für mein Glaubensleben? I to drugie pytanie jest, czy to jest pożyteczne, czy to jest dobre dla mojego życia wiary? Wenn du jetzt weiterliest, was denkst du, was ist die dritte Frage? Gdy dalej będziemy czytali, jak myślisz, jakie jest trzecie pytanie? Was meinst du am Ende von Vers 23? Pod koniec 23 wiersza. Wer hat einen Vorschlag? Kto ma propozycję? Ob das zur Erbauung dient. Genau, das ist die dritte Frage. Erbaut es? Dokładnie takie jest trzecie pytanie. Czy to buduje? Wenn ein Haus gebaut wird, dann wird Stein auf Stein gesetzt und dieses Haus wächst, bis es fertig ist. Gdy budujemy dom, to jest układane są kolejne warstwy jakiegoś budulca, czy kamienia, czy jakiejś cegły i do momentu, aż ten dom jest gotowy, coraz wyżej. Und so sollen wir auch in unserem Glaubensleben wachsen. I tak samo my w życiu naszym życiu wiary mamy wzrastać. Wir dürfen wachsen und dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Mamy wzrastać i być coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. Und dann gibt es Dinge, die helfen uns dabei, dass wir wachsen im Glauben. I są rzeczy, które nam pomagają w tym wzroście. Aber es gibt auch Dinge, die stören uns im Wachstum. Ale są też rzeczy, które nam przeszkadzają w tym wzroście. Da gibt es Dinge, so wie bei dem Haus, wenn man die Wand wieder umwirft. Tam są takie rzeczy, które tak jakbyśmy właśnie budowali ten dom, które mogą spowodować, że ściana się przewróci. Oder wenn wie ein Erdbeben kommt und das Haus fällt wieder zusammen. Albo gdy przyjdzie trzęsienie ziemi i ten dom się ulegnie zniszczeniu.
So kann es in unserem Glaubensleben Dinge geben, die uns erschüttern im Glauben. I w życiu naszej wiary mogą też takie być rzeczy, które wstrząsną naszą wiarą. Und dann wachsen wir nicht. I wtedy nie będziemy wzrastać. Und ich glaube, wir merken das, wir spüren das ganz genau. I ja myślę, że my to jesteśmy w stanie bardzo dokładnie odczuć. Wenn wir fragen, soll ich dahin gehen? Jeśli pytamy się, czy mam tam pójść? Soll ich das mitmachen? Czy mam to zrobić? Soll ich diesen Film anschauen? Czy mam obejrzeć ten film? Ich glaube, wir merken ganz genau, ob das in unserem Glaubensleben zum Wachsen hilft oder ob es das Gegenteil bewirkt. Myślę, że bardzo dokładnie my wiemy, czy pomoże to naszemu życiu, czy wyrządzi raczej szkodę. Jetzt haben wir also die ersten drei Fragen schon gesehen. Już widzieliśmy te pierwsze trzy pytania. Seid ihr einverstanden, wenn wir die anderen Fragen zusammen ausarbeiten? Czy jesteście zgodni, żebyśmy pozostałe pytania wspólnie rozważyli? Dass wir vielleicht jetzt eine kleine Pause machen und dann gleich das, oder wie denkt ihr? Może zrobimy krótką przerwę, czy bez przerwy, jak chcecie. Ohne. Weitermachen. Mhm. Gut, dann setze ich mich aber jetzt auch mal dahin und dann machen wir den Rest zusammen, ja? To ja sobie teraz też siądę i na siedząco zrobimy resztę wspólnie.